Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No pytanie jest, czy będzie wojna rosyjsko-amerykańska, albo czy będzie wojna chińsko-amerykańska. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No ryzyko konfrontacji pomiędzy Ameryką, Chinami i Rosją, no to jest dosyć spore. No bezpośrednich ataków, no to chyba raczej nie będzie. No ale będzie konflikt na Ukrainie, będzie konflikt z Tajwanem, także Ameryka jako sojusznik Ukrainy i sojusznik Tajwanu będzie musiała jakoś zająć pozycję polityczną, militarną, wojskową i tak dalej, i tak dalej. Jest taka możliwość, jest taka możliwość, to w sumie to teraz jest walka sił, tak? Jest walka sił, kto uważa, że jest silniejszy, kto zaatakuje, kiedy słabszy zaatakuje potencjalnego silniejszego, to tak jak w wojnach peloponeskich, to wszystko było to, że Ateny wzrastały w siłę, a Sparta myślała, że jednak, żeby temu zapobiec. No i teraz mamy coś podobnego. No to są wzrosty, upadki, tak? W Ameryce akurat następuje możliwy upadek Ameryki, no ze względu na to, że przez ostatnie 60 lat komuniści zrobili marsz przez instytucje, no i teraz w zasadzie uniwersytety są czysto socjalistyczne. Dziennikarze wszyscy są praktycznie socjalistyczni. Polityka jest kompletnie lewacka. Washington DC, czyli District of Columbia, czyli stolica, no to nie jest stan, to tam w promieniu 300 kilometrów, naokoło stolicy, to jest 95% demokratów, 95% demokratów, socjalistów, czyli ci ludzie, którzy są za wielkim państwem, za kontrolowaniem obywateli, za skrobankami, za konfiskacją broni, za ograniczeniem wolności wypowiedzi. Te wszystkie lewackie, filozoficzne wymysły, te utopijne wymysły, no ale sprowadza to się wszystko do kontrolowania. Ci ludzie po prostu chcą rządzić, no i będą rządzić. No i tam ten Washington to właśnie jest taki magnes dla tych wszystkich ludzi z całej Ameryki i oni się powoli tam zbierali. Opanowali wszystkie szkoły, od podstawówki, od przedszkola do podstawówki, do szkoły średniej, uniwersytety. Wszystko jest atakowane. Teraz atakowana jest historia, te wszystkie posągi, rzeźby, wszystko z przeszłości jest po prostu niwelowane, niszczone. Nie ma rozmowy o tym wszystkim. Także Ameryka ma Bidena, no i Rosja i Chiny. Myślę, że wiedzą, że to jest najlepszy czas, żeby zaatakować. No, nawet najbliżej, jak luty, marzec, czyli jeszcze przed wiosną, ale jeszcze nie w czasie zimy. No to jest ważne na Ukrainie, na Tajwanie jest troszeczkę mniej ważne, ale przed latem, no bo później lato, no to jest taki sezon ogórkowy, ludzie będą odpoczywali, ludzie nie będą zwracali uwagi, co się dzieje. W listopadzie są w Ameryce wybory do kongresu, także jeżeli to minie 6-7 miesięcy, no to też to się wszystko jakoś uspokoi. Ten kongres Bidena, no to nic w sumie nie zrobi. No kongres, Izba Reprezentantów ma 200 prawie 30 republikanów. Senat, no to jest tak 50-50, także tam zawsze to się zawiesza. No Kamala Harris ma 51 głos, także że czasami to może przejść w drugą stronę. No ale politycznie i wojskowo, no to oni mają najlepszy czas, żeby zaatakować. No i Chiny i Rosja, no to oni myślą w zasadzie, że
atak wcześniejszy jest lepszy, bo sytuacja może się pogorszyć w przyszłości. No i tak faktycznie może być od kongresu, od 2024 roku z nowym prezydentem. Tajwan jest potrzebny Chinom. No tam jest spora technologia, którą mogliby przyjąć. Donieck jest potrzebny Ruskim. Także to nie będzie 5 lat. To nie będzie 5 lat. No, możliwe, że będzie do tego czasu, ale długoterminowo w Ameryce jest taki plan modernizacji armii. No to w taki raport w 2019 roku, no to zrobił taki plan na 2035, że to będzie bardzo zmodernizowana armia. No to jest 15 lat. Z ruskich czy chińskiej perspektywy, no to wygląda na to, że to ciągle ten balans będzie się powoli zmieniał. Druga sprawa, no to właśnie to są sprawy wewnętrzne Ameryki i Europy. Ameryka i Europa jest po prostu zdziesiątkowana tą paniką, zdziesiątkowana tym COVID-em. Migracja na potężną skalę zdestabilizowała Europę. W Ameryce też to wszystko się destabilizuje. To rządy nie są w stanie jakoś zareagować prawidłowo. Ta rewolucja kulturowa, którą komuniści buldożerem przepychają na siłę przez wszystkich, no to jeszcze jest coraz większa, do momentu wyborów prezydenckich w 2024, to się będzie nasilało. Cały Zachód, no wszyscy normalni ludzie na tej cywilizowanym Zachodzie tak zwanym, czyli w Europie i w Ameryce, no wszyscy normalni stracili zaufanie do rządu. Lewacy spowodowali to, że no nie ma zaufania do instytucji państwowych, tak, także te podstawowe rządzenie wszyscy zrozumieli, że to jest prawie pic na wodę fotomontaż. W Ameryce były te wszystkie przesilenia w latach 1970, to było ostro, no, było zabójstwo Kennedy'ego, Luthera Kinga, tutaj były czarne pantery, był naród islamski, czyli to muzułmanie bardzo silnie walczyli, wprowadzali islam wśród czarnych, no bo czarni w zasadzie nigdy nie czuli się obywatelami Ameryki, nigdy jakoś się tak nie integrowali, oni zawsze uważali, że jechali na tej legendzie tego niewolnictwa i nawet jak byli żołnierzami w Wietnamie, no to dużo ludzi się bało po prostu, szczególnie oficerów, chodzić na linię frontu z czarnymi, no bo bali się, że zostaną zastrzeleni. Czarni w tym czasie, no to była rewolucja kulturowa, rewolucja muzułmańska w Ameryce, rewolucja antybiała. I to były takie możliwości. Oni się nie utożsamiali, nie chcieli walczyć wojny białych, szczególnie, że biali wspomagali tych konserwatystów Wietnamu Południowego i walczyli przeciwko komunistom z Wietnamu Północnego. Także czarni mówili, że to nie jest ich wojna i jeżeli był pobór, no bo to był pobór. Pobór był w ten sposób, że młodzi ludzie od pewnego rocznika do pewnego rocznika byli zobowiązani. No była loteria. Podzielili cały rok na 365 dni i każdy tam rocznik miał wybierany, kiedy jego data przyjdzie, czyli powiedzmy jak w
na przełomie czerwca i lipca, no to ktoś miał około tam 180 numer, to w ten sposób to działało. No i to było, było przymusowe w sumie, to pobór był przymusowy. No dużo ludzi uciekało od poboru, no bo szli na studia, szli do jakichś rządowych instytucji, ministerstw, foci ten wariat od zdrowia, no to on jest już w budżetówce 50-60 lat, ma 600 tysięcy na rok, no to właśnie on tak uniknął służby wojskowej, no bo poszedł do rządu pracować. No i to właśnie spowodowało, że nie było tyle czarnych w armii. Teraz armia jest dobrowolna. No ale w tych latach 1970 Malcolm X, no to też jeden to muzułmanin, został zastrzelony przez inną grupę muzułmanów, no bo to ciągle jest ta z muzułmanami, no to jest ta walka sunnici i szyici, tak, także oni ciągle się zwalczają, no zostali wypuszczeni, dwóch, z których było skazanych za morderstwo, za zabicie Malcolma X'a, zostało wypuszczonych, no tyle tylko, że nie powiedzieli, kto w takim układzie go zabił. Powiedzieli, że oni są niewinni, ale nie powiedzieli, kto go zabił. Także ta cała sytuacja w Ameryce wewnętrzna no, pozwala komunistom chińskim i ruskim myśleć, że mogą coś osiągnąć. Ameryka no wydaje na broń, na uzbrojenie dosyć spore. Takie były te pociski czy rakiety hypersonic, czyli to no spora szybkość jest. Ostatnio Chińczycy właśnie tak się chwalili, że osiągali to. Okazuje się, że w Ameryce również ten baza badawczo-rozwojowa to prowadziła. No i ma te możliwości. W sumie no to Ameryka, jeżeli zacznie się wyścig zbrojeń, no to może być równa Chińczykom i Ruskim, albo może nawet ich przegonić. Trzecia sprawa, no to wśród Chińczyków, no to jest to, że w Chinach ta polityka jednego dziecka doprowadziła do tego, że już, no poluzowali teraz ostatnio, ale w 2020 roku już będzie szczyt ludności w Chinach, no i później przez następne lata to ilość śmierci względem urodzin będzie większa. I to w 2025 roku, no to będzie 6 razy większa. Także wszyscy ci urodzeni po wojnie, te lata 50., 60., to już powoli zaczną odchodzić, a młodych nie ma. Populacja ruskich, no to w zasadzie ze 145 milionów spadnie do 120 milionów w 2050 roku. Tak, chyba oni tak długoterminowo liczą na to. W Chinach ilość urodzin na kobietę jest 13 dzieci na 10 kobiet, a w zasadzie żeby był przyrost, albo żeby nie spadało, no tu musi być 21 dzieci na 10 kobiet, no dlatego, że tam mężczyźni nie rodzą, także 21 na 10 kobiet, no a tego nie ma. Tego dzisiaj jest tak, że jest 13 na 10. Także historycznie no to wojny zawsze się zaczynają przez jakieś złe wykalkulowanie, przez niezrozumienie, wywiad źle działa, ale teraz no to powód jest taki, że Ruscy i Chińczycy widzą się silnymi. No to oni mają tak jak Arabi, nie traktują przeciwnika poważnie. Jeżeli okazuje się, że jest słaby, no to po prostu dostaje ciosa w oko, no i wtedy jest walka wybrana. Także
Ameryka będzie musiała jakoś patrzeć się na swoją samoobronę, no i zmienić fundamentalnie te podejście tych naiwnych idiotów Lenina, którzy opanowali Amerykę przez 60 lat. Czy wojna wybuchnie, no, bezpośrednio z Ameryką, no to zależy, jak bardzo Chiny i Rosja chcą być tą światową siłą dowodzącą. No i jak oni... Czy im po zabraniu Ukrainy, Doniecka w sumie, no i Tajwanu, czy im to starczy? No bo przypuszczalnie na jakiś czas starczy. No i te kalkulacje są ich, przypuszczam, że ich kalkulacje są takie, że Ameryka nawet przy nowym rządzie, przy nowym kongresie może będzie coś robiła, no ale też będzie już z jakimś innym podejściem. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz, to jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Przepraszam, zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście na świecie, na którymkolwiek z kontynentów, głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów. Nie dajcie się uwieść socjalistom i ich bajkom o równości. Bo to chodzi o władzę. No, w zasadzie jednopartyjny system komunistyczny, no, to doprowadza do tego prędzej czy później, że ta jedna partia musi zacząć fizycznie eliminować opozycję. W demokracji są dwie partie, w demokracji jest jakaś rozmowa, w demokracji jest jakiś balans. W jednopartyjnym komunizmie nie ma balansu. Jest po prostu eliminacja. Prędzej czy później dochodzi do fizycznej eliminacji. W hitlerowskich Niemczech to były obozy koncentracyjne. W Rosji, no, to były gułagi. W Polsce, no, to były więzienia i ścigania. Także wszędzie jest to samo. Przekaz dla socjalistów amerykańskich głosujących na Bidena i jemu podobnych. No, chyba zauważyliście, że zrobiliście pomyłkę. No, normalnie wam mówili, mam nadzieję, że pozbieracie swoje rozumowanie do kupy. Widzicie, co się dzieje z inflacją, widzicie, co się dzieje ogólnie z sytuacją na ulicach Ameryki, z bandytyzmem. No, wszystko idzie w złym kierunku. Ten dziadek pociągany za sznureczki, Obama i jego komuniści tam siedzą z tyłu, pociągają. Ten Biden, Breżniew, no, człowiek się śmiał z Breżniewa, że go tam na sznurkach, na szczudłach trzymają, że mu krew przetaczają codziennie. No, a tu z Bidenem jest dużo, dużo, dużo gorzej, także nie jest ciekawie. Zdrowia dla normalnych.